Serdecznie witam o poranku w kolejnym naszym aceranku. A dzisiaj powiemy sobie słów parę na temat Marii, Matki Jezusa, w kontekście jej, jakby to powiedzieć, współzbawienia, czy wynoszenia jej ponad niebiosa, czy dołączania jej nawet do Boga jako czwartej osoby Bożej. Może to jest nieco z przekąsem, ale powiedziałbym, że jest wielu ludzi, którzy by się nawet z tym zgodziło, co powiedziałem. Pierwsza sprawa dotyczy imienia tej osoby. Otwieram sobie Ewangelię Łukasza. W pierwszym rozdziale, w 30 wersecie czytamy. Nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. 1:30. Ja przeczytam, zaraz powiem z czego. Otworzyłem już sobie i czytam. Nie bój się, Mariam, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. A teraz powiem, z czego skorzystałem, czytając to tłumaczenie. To jest katolickie tłumaczenie. To katolickie tłumaczenie nazywa się Nowy Testament, wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi polsko-greckie. Nie muszę chyba wymieniać tych wszystkich księży, biskupów, profesorów, którzy katolickich oczywiście, którzy się tutaj podpisali. I nie znajdziemy w tym Nowym Testamencie takiego imienia jak Maryja. Ono nie istnieje. Ono jest wymyślone przez ludzi po to, żeby do tego później dokleić jakąś diabelską teologię, która już nic wspólnego nie ma z osobą, która była ziemską matką Jezusa i nosiła jedno z popularnych wtedy imion Mariam, czasami tłumaczone jako Miriam. To jest pierwsza bardzo ważna rzecz. Co w ogóle przydarzyło się tej niezwykłej kobiecie? I tutaj parę wersetów tylko, nie będę nikogo zanudzał. 28 werset, cały czas jesteśmy w Łukaszu w pierwszym rozdziale. 28 werset, bądź pozdrawiona, łaską obdarzona. Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. 30 werset. Nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. 35 werset. Odpowiadając anioł, rzekł jej, Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. Zwróćcie uwagę, chociaż może jeszcze moment, 41 werset. A gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, poruszyło się dzieciątko w jej łonie i Elżbieta napełniona została Duchem Świętym. 47 werset. I rozradował się Duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. Ja wiem, że to są wersety wyrywane z kontekstu, ale one mówią to, co mówią. Na ich podstawie nie będziemy budowali żadnej teologii, więc jedynie przytaczam pewne fragmenty po to, żebyśmy sobie uzmysłowili, jak mniej więcej dla ludzi, którzy nie czytają Biblii, no to jest jak mniej więcej, dla czytelników Biblii to jest wszystko jasne, a więc jak mniej więcej wyglądała ta rozmowa anioła z Marią i w jaki sposób Maria była traktowana przez tegoż Bożego wysłannika. Chcę zwrócić uwagę najpierw na wers 35. Konstrukcja tego wersetu jest niesamowita. Wystarczy czytać i spokojnie odczytać, co tu jest napisane, bez żadnego komentarza. Duch Święty stąpi na ciebie. I co się stanie w wyniku tego? Moc Najwyższego zacieni cię. Jaki będzie owoc tego, że Duch Święty zacieni cię, kobieto? To, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. O kim anioł mówi, że będzie święty? O tym, który się ma narodzić. Czy anioł wspomniał o niej, że jest święta? No nie, nic takiego tu nie pada. Ja wiem, że zaraz rozhisteryzowany tłum zacznie rozrywać szaty, no ale albo Biblia jest także księgą, na której ponoć zbudowany jest Kościół rzymskokatolicki, tak tłumaczy wasz katechizm katolicki, no albo przestańcie słuchać, bo szkoda czasu waszego. Anioł, zwracając się do Marii, czy do Mariam, czy do Miriam, ale nie do żadnej Maryi,
Do żadnej Maryi się nie zwraca, bo takiej osoby nie było nigdy. Powiada do Miriam. To, co się urodzi z ciebie, będzie święte, ale nie tytułuje ją świętą. Mało tego, Maria czy Miriam zgadza się z opinią anioła i powiada w 47 wersecie: rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. Kto potrzebuje Zbawiciela? Grzesznik. Święty nie potrzebuje Zbawiciela. Grzesznik. Maria była grzeszna. No dobra, ktoś powie, ale jak ona była grzeszna, to jak w niej zmieścił się bezgrzeszny Jezus Chrystus? A jaki to problem w ogóle? Gdzie tu jest problem? Tu nie ma żadnego problemu, najmniejszego. Jezus miał w sobie dwie natury, boską i ludzką. Czy Biblia nie mówi, że On się z nami we wszystkim utożsamił, za wyjątkiem grzechu? Tak, utożsamił się z nami we wszystkim, między innymi przyjmując nasze ciało. Ciało, które z natury jest grzeszne, ale nad którym On panował. Na tym polega różnica. On panował nad grzechem, a nie grzech nad Nim. W naszym przypadku grzech panuje nad nami, a nie my nad grzechem. Oczywiście do momentu, kiedy nie narodzimy się na nowo, wtedy to się zmienia. Chciałbym jeszcze wrócić do 28 wersetu, ponieważ tutaj jest w Bibliach, szczególnie katolickich Bibliach, jest zwykły przekręt. A zaraz powiem, z czego wynikający. To jest przekręt intencjonalny, od razu powiem. 28 werset powiada: i wszedłszy do niej, rzekł: bądź pozdrowiona, łaską obdarzona. Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami. Ale jeśli sięgniemy do katolickich tłumaczeń, nie we wszystkich tak jest, ale szczególnie w tych najnowszych, myślę o ostatnich, powiedzmy, 20, 30, 40 latach, to tam znajdziemy coś dziwnego. A mianowicie znajdziemy tłumaczenie, które mówi: jesteś pełna łaski. Nawet gdyby tak było, to nic nie znaczy. Ale na tej podstawie próbuje się udowodnić, że Maria nie była zwykłym człowiekiem. Stąd ten pretekst. Pretekstów zawsze się szuka po to, żeby stworzyć jakiś mit, kłamliwy mit. Ale tego pretekstu nie da się stworzyć na bazie greki. Więc czym się posłużono? Jest takie tłumaczenie łacińskie, zwane Bulgatą, powiedzmy całkiem przyzwoite tłumaczenie. Jak tłumaczenie? Trzeba mieć świadomość, że tłumaczenie nie jest nigdy oryginałem. I w tym miejscu to tłumaczenie, już całkowicie niezgodne z tekstem biblijnym, greckim, zapisało gratia plena. Stąd wprost przetłumaczono z Wulgaty do języka polskiego pełna łaski, bo gratia plena to dosłownie pełna łaski. Ale nie da się przetłumaczyć czego? Słowa, które znajdziemy w Grece. Kecharitomene. Takie słowo tutaj znajdziemy. Tego słowa nie da się przetłumaczyć jako pełna łaski. Nie będę się bawił w szczegóły, ale słowo to ostatecznie oznacza, że ktoś jest przemieniony przez łaskę, jest pełen wdzięku, jest pełen życzliwości. To oznacza słowo kecharitomene. Czy to jest coś szczególnego? Czy Maria miała coś, czego nie mają ludzie, którzy narodzili się na nowo? Jeśli Maria była kimś nadzwyczajnym, to wszyscy, którzy narodzili się na nowo, są nadzwyczajni. Bo Lizę Efezjan 1:2: łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego. I tego stwierdzenia, że jesteście pełni łaski, jest mnóstwo w Nowym Testamencie. To jest pierwsza rzecz. W zupełnie nic innego nie dostała Maria, jak dostali ci, którzy uwierzyli Jezusowi Chrystusowi i narodzili się na nowo. Mało tego, o Marii tego nie powiedziano. Ale powiedziano to o wierzących, o tych, którzy są uczniami Jezusa Chrystusa. Nie upijajcie się winem,
Efezjan 5,18, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha, pełni ducha. Nigdzie o Marii nie powiedziano, że ma być pełna ducha, czy że była pełna ducha. Zaraz, nie wyprzedzajcie, zaraz dojdziemy do tego, co chcecie powiedzieć. 3,19. I mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznania, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Pełnią Bożą. Tego już w ogóle nie powiedziano nigdzie o Marii. Nie da się tego w żaden sposób wykoncypować. Czy Maria została napełniona Duchem Świętym? Zanim Maria została napełniona Duchem Świętym, 41 werset Łukasza 1,41 podaje to, Elżbieta napełniona została Duchem Świętym. A więc jeśli Maria ma być kimś wyjątkowym, no to jakoś dziwnie wielu innych ma to, co ona ma, a nawet niektórzy wyprzedzili ją w posiadaniu tych niezwykłości. Tak, Maria została napełniona Duchem Świętym razem z Kościołem. Czytamy o tym w Dziejach Apostolskich, kiedy stąpił Duch Święty na zgromadzonych w Wieczerniku, gdzie między innymi była Maria i to jest ostatnie wspomnienie jej imienia w Biblii. Co się z nią później stało, nikt nie wie. Możemy domniemywać tylko, że była pod opieką Jana Apostoła. I tyle, nic więcej. Jeśli więc ktoś przypisuje Mariam czy Miriam coś szczególnego, coś czego ona nigdy nie posiadała, coś, o czym ona nigdy sama nie powiedziała i coś oczywiście, czego Biblia nie potwierdza, no to przepraszam bardzo, ale z czego się bierze taka nauka? Jeżeli czytamy Biblię i poważnie ją traktujemy, no to musimy powiedzieć wprost, że to jest nauka diabelska, ponieważ nie wolno do Biblii niczego dodawać, jak też nie wolno z niej niczego ujmować. A żeby nie być gołosłownym, czytelnicy Biblii to znają, ale ci, którzy nie czytają, to może nie znają. Objawienie świętego Jana. Ostatnie wersety. Co do mnie, to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi. Jeżeli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plag opisany w tej księdze. A jeżeli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z działu jego z drzewa żywota i ze świętego miasta opisany w tej księdze. I masa wersetów przestrzegających ludzi przed tym, aby w niczym nie wychodzili ponad objawienie Boże, a więc niczego nie dodawali do Ewangelii i do nauki apostołów i niczego nie ujmowali z tejże Ewangelii i z nauki apostołów. Tyle. Sprawa jest prosta, jasna. Ja nie wiem, na jakiej podstawie ludzie próbują za wszelką cenę zrobi współodkupicielkę z Marii. Przestudiowałem sobie wcześniej katechizm Kościoła katolickiego te fragmenty, które są dedykowane Marii. Jest oczywiście sporo tych artykułów i nie ma tam żadnego odnośnika do Biblii. Te, które są, to są naciągane jak guma, przepraszam, od majtek, ponieważ one nie dotyczą osoby Marii. Co to znaczy? To znaczy, że ten kult Marii jest zbudowany, przepraszam, Maryi, jest zbudowany na kłamstwie, na oszustwie. I tutaj niestety kłania się stare przymierze. Tora się kłania. A Tora powiada, że jednym z największych przestępstw Izraela było oddawanie czci demonowi, które nazywał się Królowa Niebios. A teraz posłuchajcie, bo historia Kościoła katolickiego łączy dwa tytuły. Łączy tytuł Królowej Niebios z tytułem, bo to nie jest imię, które nazywa się Maryja. Komu więc Kościół rzymskokatolicki oddaje cześć? Marii, Matce Jezusa? Nie, ponieważ nawet jej tak nie nazywa. Nawet jej tak nie nazywa. Celowo zmienił imię po to, żeby za chwilę móc powiedzieć, że to coś, czemu oddaje cześć, nazywa się Królową Niebios. Maria, Matka Jezusa, nie ma z tym nic wspólnego. Biblijna Miriam czy Mariam naprawdę nic wspólnego nie ma z tym przebrzydłym kultem, który sprawił tyle cierpień i tyle nieszczęść narodowi Izraela. Czy nie jest to dla was
symptomatyczne. Przez wieki naród żydowski zamieszkiwał nasze tereny, Polskę. Wielu z nas, nawet ci, którzy nie chcą tego, mają w genach krew żydowską. Tak, to prawda. Myślę, że co najmniej 90%. Ale Żydzi przychodząc tutaj na ten teren przynieśli ze sobą swoje wierzenia. Nie tylko Torę. Nie tylko Torę. Przynieśli również całą swoją historię. Także historię swojego odejścia od Boga, swojego upadku. I także w tym duchowym DNA przynieśli kult Królowej Niebios. No i mamy to, co mamy. Tak jak Izrael był zamęczony wręcz przez grzechy bałwochwalstwa z powodu Królowej Niebios, tak i dzisiaj Polska jest zamęczana z powodu kultu Królowej Niebios. Jak nie potraficie połączyć tych kropek, to albo dlatego, że nie chcecie, ale to już jest wasz problem, albo do tej pory nie widzieliście tego. No to zacznijcie myśleć i ratuj się, kto może. Amen. Witam w Aceranku, a wszystko po to, aby zachęcić was, żebyście w ramach chrześcijańskiej wspólnoty ewangelicznej przyjrzeli się też innym podcastom. Tam naprawdę można znaleźć fantastyczne treści i posłuchać naprawdę dobrych kaznodziejów. Droga uczniostwa, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, niech się rozchodzi.